Witam Was wszystkich, moje małe cyklu filozoficznym. Dzisiaj kontynuujemy o świętym Augustynie, postaci bardzo barwnej, bardzo ciekawej, której praca wyznania jest w zasadzie bardzo, bardzo nowatorską i bardzo polecaną przeze mnie lekturą, ponieważ nie jest taka archaiczna jak inne starożytne teksty, jest bardzo współczesna, bardzo takim jest żywym pamiętnikiem wspomnień. Dzisiaj jednym elementem z tego chciałbym się zająć, a mianowicie kwestią bardzo taką żywotną do dzisiaj, a mianowicie problemem tego, czym jest czas. Cytat z wyznań jest w bardzo wielu pracach współczesnych, naukowych, z obszaru fizyki czy z obszaru psychologii, bardzo często przywoływanym. Cytat ten dotyczący czasu brzmi następująco. Kiedy pytają mnie, co to jest czas, nie wiem. Kiedy mnie nie pytają, to wiem. Co to znaczy? Chodzi o to, że pojęcie czas, bardzo bliskie nam, przecież doskonale wiemy, już małe dzieci wiedzą, że czas płynie, czas upływa, mamy godziny, sekundy i tak dalej, jest rzeczą, która bardzo silnie istnieje w naszej rzeczywistości, jest absolutnie wszechobecna. Posługujemy się tym pojęciem, używamy go i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli zastanowimy się dokładnie, czym miałby być czas, to poza odwoływaniem się do jakichś takich nie do końca czytelnych formułek zaczerpniętych z na przykład Alberta Einsteina, mówiących o tym, że czas jest jednym z wymiarów naszej czasoprzestrzeni, to nie bardzo rozumiemy, co to w zasadzie miałoby znaczyć. Wyobrażamy sobie czas jako taką pewną linię, po której sobie idziemy, czy po której wędruje sobie nasz wszechświat. Natomiast poza takimi metaforami, nie bardzo jesteśmy w stanie ugryźć do końca problem i zdefiniować porządnie, czym jest samo to pojęcie czasu. Możemy sobie powiedzieć, że czas, jak wiecie, dzielimy na trzy etapy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeżeli jednak pochylimy się nad tymi pojęciami, w zasadzie możemy uczciwie powiedzieć, że żadne z tych pojęć nie oddaje rzeczywistości, ponieważ nie istnieje naprawdę. Przeszłości już nie ma. Ona była, ale już nie istnieje. Teraźniejszość jest momentem, którego nie możemy uchwycić. Nie ma punktu teraz. On jest tak króciutki, tak wąziutki, tak malutki, że w każdej chwili nasze teraz staje się już przeszłością. Z kolei przyszłości, co zrozumiałe, też nie ma. Możemy więc, tak nieco bawiąc się za Zenonem z Elei, powiedzieć, że w zasadzie to czas nie istnieje, ponieważ jego trzy składowe, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, przecież nie istnieją. Żadnej z nich nie ma w żadnym momencie naszego życia. Święty Augustyn opisuje to i mówi, to jak sobie z tym poradzić, gdzie ten czas sobie mieszka? I mówi, to nie jest tak, że czas jest gdzieś sobie na zewnątrz. Czas tak naprawdę siedzi, jak powie święty Augustyn, w naszej głowie. To tam on jest mierzony i tam on jest analizowany. Jeżeli słuchamy dźwięku jakiegoś, to czy ten dźwięk jest długi, czy jest krótki, na przykład gong albo jakiś, nie wiem, dźwięk na pianinie, możemy powiedzieć dopiero, kiedy on się skończy, kiedy już on przestaje istnieć. W momencie, kiedy on trwa, to nie wiemy, czy on będzie trwał jeszcze bardzo długo, czy za chwilę się skończy. Kiedy więc on jest, nie możemy o nim nic powiedzieć. Możemy powiedzieć o tym, co się wydarza, dopiero z perspektywy przyszłych wydarzeń, czyli kiedy to, co się wydarza teraz, stanie się już przeszłością. I dopiero w ten sposób będziemy mogli mówić o jakichś zdarzeniach w czasie, czy były na przykład długie, czy krótkie. To inspiruje świętego Augustyna do takiej refleksji, że właśnie czas istnieje tylko i wyłącznie w naszej głowie, natomiast to, co my nazywamy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, to tak naprawdę są inne pojęcia, takie, które są związane z naszą psychiką. I mówi tak, to, co nazywamy przeszłością, to tak naprawdę nie jest przeszłość, a to jest nasza pamięć. To pamięć jest tą kategorią czasu, o której powinniśmy mówić. Pamiętamy pewne rzeczy, więc one istnieją jako przeszłość, ale w rozumieniu naszej pamięci. Jeżeli coś znika z naszej pamięci, to znika dla nas absolutnie. To nie możemy powiedzieć, że to istniało, bo nie pamiętamy o tym, że to istniało. To, co więc jest, jest w obszarze naszej pamięci. I to pamięć odpowiada za tą kategorię przeszłości w czasie. Za teraźniejszość odpowiada skupienie. Taka refleksja nad tym, co się wydarza, taka czujność na to, co się wydarza w świecie, taka uważność tego, co przynosi nam świat.
czyli postrzeganie tych wszystkich zdarzeń, które w danym momencie się wydarzają. Siódmy ósmy powie, nie ma więc pojęcia teraźniejszości, jest co najwyżej nasze skupienie, nasza uwaga na tym, co dzieje się teraz. A co z przyszłością? No siódmy ósmy powie, to jest oczekiwanie. To, co w naszej głowie dzieje się i to, co projektujemy na przyszłość, że chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, albo martwimy się, że coś się wydarzy. I to właśnie z naszej perspektywy wewnętrznej, psychologicznej, to jest właśnie oczekiwanie. Nie mamy więc przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a mamy raczej pamięć, uważność i oczekiwanie. To są te trzy kategorie czasowe, którymi możemy się posługiwać. I jak powie Święty Augustyn, czas tak naprawdę nie istnieje gdzieś sobie arbitralnie na zewnątrz, tylko istnieje w naszej głowie, w naszej percepcji. Jest to bardzo ciekawe założenie, ponieważ z punktu widzenia oczywiście nauki fizyki one się posługują takim pojęciem w miarę absolutnego czasu, oczywiście z uwzględnieniem teorii względności, która pokazuje nam, że czas nie jest uniwersalny dla całego wszechświata, że zależy on od obiektu, który mierzy ten swój czas, ale tak czy siak posługuje się nim w taki sposób bardzo mocno oderwany od naszej psychiki. Z drugiej strony wiele badań nad pojęciem czasu pokazywało, że czas jest postrzegany bardzo indywidualnie. Małe dzieci postrzegają czas bardzo taki rozciągnięty. Znaczy, jeżeli powiemy małemu dziecku, że coś się wydarzy za tydzień, to z jego perspektywy to jest, jakbyśmy powiedzieli, że za całe 100 lat się coś wydarzy, za ogromnie, ogromnie długi czas. Kiedy będę mógł zjeść lody? Za tydzień. O matko, no to przecież jest niewiarygodnie duży odstęp czasu od tego teraz do tego za tydzień. Z kolei, jeżeli ktoś jest już dorosły albo ktoś jest już starszy, jeżeli powiemy, że coś się wydarzy za tydzień, no to w zasadzie jakby się za moment działo, jest przecież tyle rzeczy jeszcze do zrobienia i ten tydzień mija raz, dwa, trzy. Być może sami mieliście w rozmowach z różnymi osobami starszymi czy dorosłymi taką refleksję, że starsze osoby zawsze mówią, że no ten miesiąc, ten tydzień, ten rok to minęły, ani się człowiek obejrzał, a już minęły. To pokazuje, że z perspektywy człowieka, jednostki, czas płynie w różny sposób. Jeżeli zajęcia są ciekawe, jeżeli lekcja jest ciekawa, jeżeli filmik nie jest za długi, nie jest zbyt nudny, no to on nam mija szybko, możemy sobie pójść do kina, obejrzeć 2,5-godzinny film, minął raz, dwa, trzy, było fajnie. Z kolei, jeżeli oglądamy coś nudnego, nieinteresującego, jakiś dokument, albo ktoś gada i nie może skończyć, no to w zasadzie każda minuta dłuży się niemiłosiernie. Co więcej, jeżeli na nudnej lekcji siedzimy i patrzymy na zegar, no to w zasadzie te wskazówki zegara no po prostu wloką się, jakby były z ołowiu i jakby w ogóle nie chciały przeskoczyć. Patrzymy, minęła minuta, potem robimy coś innego, próbujemy się skupić, słuchać, patrzymy na zegarek, a Jezu, dopiero kolejna minuta minęła, jeszcze tyle czasu. Znaczy, że perspektywa nasza, tego jak czas płynie, jest też bardzo, bardzo różna i zależy bardzo mocno od tego, w jaki sposób my podchodzimy do tego i jak angażowany jest nasz umysł. Jeżeli dzieje się coś ciekawego, czas płynie szybko. Jeżeli się nudzimy, czas płynie długo. We śnie czas płynie błyskawicznie. Usypiamy, budzimy się i w zasadzie mamy wrażenie, że te 8 godzin minęło, nawet się nie zorientowaliśmy. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli leżeć na łóżku i patrzeć w sufit przez 8 godzin, no to wydaje nam się, że jest to perspektywa no, po prostu straszna, bo jest to ogromna, ogromna dłużyzna. Czas jest pojęciem niezwykle interesującym. Polecam jakieś książki popularno-naukowe na temat pojęcia właśnie czasu. Trochę tego jest. Warto, jeżeli ktoś się tym interesuje, sobie to przeczytać. A Święty Augustyn właśnie mówił o tym, że czas mieszka w naszej głowie i to tam on jest mierzony. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam serdecznie do kolejnych odsłon.